ciągiem liczbowym nazwamy dowolną funkcję, która przekształca liczby naturalne w liczby rzeczywiste. Czyli powiedzmy, że mamy funkcję a, której dziedziną są liczby naturalne. Ona działa w liczby rzeczywiste. Czyli argumentami tej funkcji są liczby naturalne. Natomiast co do wartości, normalnie byśmy pisali a od n w przypadku funkcji, gdzie n należy do liczb naturalnych. Jednak tutaj historycznie utarło się taki sposób zapisu an, gdzie ten n, argument, jest w indeksie dolnym przy a, który jest nazwą ciągu, nazwą naszej funkcji. I taki wyraz an, czyli n wartość funkcji dla n tej, dla liczby n, nazywamy n tym wyrazem ciągu. Zbiór wyrazów ciągu oznaczamy w ten sposób. An, czasem się jeszcze dopisuje, gdzie n na przykład należy od 1 do nieskończoności, czasem od 0 do nieskończoności. Można rysować wykres ciągu, przy czym on wygląda dosyć dziwnie, ponieważ to są kolejne kropki. Tutaj mamy argumenty 1, 2, 3 i tak dalej. I tutaj mamy jakąś wartość dla jedynki, dla dwójki, dla trójki. W ten sposób wygląda wykres. Ciągi możemy określać w różne sposoby. Możemy napisać ich wzór. No to jest tak najczęściej spotykana sytuacja. Na przykład możemy zdefiniować ciąg AN równy 2 do N. Zauważmy, to jest ciąg geometryczny o ilorazie równym 2. Albo możemy zdefiniować ciąg BN równy 2N. To jest znowu ciąg arytmetyczny o różnicy 2. Możemy też się definiować rekurencyjnie. I tu na przykład odpowiednikiem dla AN rekurencyjnie, czyli w odniesieniu jakby do poprzedniego wyrazu. To tutaj musimy zdefiniować wyraz pierwszy oraz wyraz n plus 1 pierwszy w zależności od n tego. To an plus 1 będzie równe 2 razy an. No i musimy jeszcze tutaj, żeby się zgadzało z tym, to pierwszy wyraz musi być równy 2. W przypadku ciągu geometrycznego, w przypadku ciągu arytmetycznego, to tutaj a1 będzie równe 2, natomiast an plus 1 będzie równe 2 plus AN. Rekurencyjnie też się bardzo często określa ciąg Fibonacciego, bardzo ważny. Definiuje się go w ten sposób. C1 równa się 1, C2 też równa się 1 i CN plus 2 równa się CN plus 1. Zauważmy, że to też jest ciąg określony rekurencyjnie, tylko w zależności od dwóch poprzednich wyrazów. Może być tak naprawdę od dowolnej ilości poprzednich wyrazów. Jego można przedstawić wzorem jak najbardziej, natomiast ten wzór jest dosyć skomplikowany. Można też opisać, czyli na przykład ciąg AN, czyli ciąg geometryczny, można opisać jako zaczynając się od wyrazu równego 2 i w takiej, w którym każdy kolejny wyraz jest 2 razy większy. Ciąg arytmetyczny znowu zaczyna się od wyrazu 2, każdy kolejny wyraz jest o 2 większy od poprzedniego. I ciąg Fibonacciego podajemy pierwszy i drugi wyraz, no i stwierdzamy właśnie, że wyraz n plus drugi jest sumą wyrazów pętych i n plus pierwszych. To tak troszkę brzmi rekurencyjnie, ale opisowo też można na przykład zdefiniować ciąg jako n-tą cyfrę rozwinięcia pierwiastka z dwóch. Pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną, ma nieskończone i nieokresowe rozwinięcie dziesiętne. W tej sytuacji najłatwiej jest podać opis. Rekurencyjnie czy wzorem mogłoby być bardzo ciężko. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Jeśli masz jakieś uwagi, coś jest dla Ciebie jeszcze niejasne, masz jakieś pytania albo być może znalazłeś jakiś błąd, to możesz mi dać znać, chociażby pisząc do mnie maila, odzywając się do mnie na Facebooku. Możesz nawet wysłać SMS-a lub zadzwonić do mnie przez telefon, albo po prostu zostawić komentarz pod filmem tym lub jakimś innym. Natomiast jeśli wszystko jest dla Ciebie jasne, to zapraszam do oglądania innych filmów, do ćwiczenia razem z gestem. Dziękuję i do zobaczenia.